Przenosimy się na piłeczkę ping-pongową. I piłeczka ping-pongowa, trzy osoby wyznaczone po jednym rzucie i zapraszam tutaj. Piłeczka polantowa, nie można przekroczyć linii, lina, wyznacznik. Ok, podajemy w metrach. I jeden rzut, trzy osoby. Zaczyna Polski Czerwony Krzyż, a ja za chwilę podam wyniki przeciągania liny i ilość punktacji. Nie ma możliwości, bo mamy mało czasu. Zaczynamy od razu. Dobra? Czy jesteście gotowi? Polski Czerwony Krzyż zaczyna. Proszę wszystkich o przejście za linię, by nie robić niepotrzebne. Spokojnie, dłonie rozgrzewamy sobie nadgarstki, czekamy na sędziego. Jak chcecie, aby nie przekroczyć linii, uznaje się rzut za nieważny, jeśli lina zostanie przekroczona całą stopą. Jeśli przekroczy ktoś tak, ewentualnie tak, jeszcze uznajemy to. Ale ja przejdę jeszcze do sędziów i zobaczę, jak tam po linie wyglądają ogólne kwalifikacje. I czwarte miejsce na razie zajmują diabetycy. Brawa dla nich. Czwarte miejsce na razie. Dzienny Dom Pomocy Tomaszów Lubelski, trzecie miejsce. Jarczyk drugie i słuchajcie, pierwsze miejsce na razie Lubycza, powiedzieli, że skóry nie sprzedadzą, ale burmistrz będzie musiał im sypnąć połowę swojej przyszłej emerytury. Okej, oczywiście żarty i farma żartów. Zaczynamy. Trzy rzuty, trzy osoby wyznaczone, jak macie. Zaczynamy, można kibicować. Staszek, najmłodszy i najmniejszy zawodnik z Polskiego Czerwonego Krzyża. Uwaga, sędziowie na głowę będzie rzucał. Stasiu, pomyśl o czymś przyjemnym. I prawie w sędziego, dobrze celowałeś. Pierwszy 27. A drugi spalony. Drugi 20. Drugi spalony. Spalony był przy drugim rzucie niestety. Ela zaczyna. Ela zaczyna, zaliczamy rzut. Później dopiero się odwróciła. Ile? 21 oczko, Ela, brawo. Dobra, ja pilnuję tej linii. Rozgrzewa się harmonia. Słuchajcie, jeszcze dwie konkurencje. A chwilę chłop jeszcze, trzy. No to tak jak liczyłem, do 14 nam zajdzie. Jest piękna pogoda, jest DJ, który czeka z muzyką. Dobra, następna osoba. I pani Ogińska rzuca, tak? A czekajcie, a wy występujecie jako? Dobra, dobra. 14 metrów. Następna osoba. I prawie wele. Piękne. 28 największy rzut. Na... 28 metrów. I jeszcze jeden zawodnik. Rzucać. I machamy, machamy, machamy. Machamy. Prawo we mnie trafił. Dla 27 metrów. Nieźle. Trzeci zespół. Po harmonii kto miał być? To był kartą, dziewczyny miałem. Ostoje Jarczów, tak? Harmonia rzucała, trzy osoby, ostoje Jarczów. Jarczów gotowy? I rzucam. 11 metrów, brawo do koleżanki. Mamy piłeczki dwie. Czarną chcecie rzucać, biała jest cięższa.
Rzucę czarne kolana, bo biała jest cięższa. Lepiej się jednakowymi. O. Cięższe by było, łatwiej rzucać. Sami wybieracie piłkę. 15,5 metra, brawa do koleżanki. Ale później, słuchajcie, pyszny obiad zjecie. Macie bony, to zjecie. Gotowy? Ogień. Poszło. I największy rzut na razie. Oczywiście 8 metrów rekord. Brawo. I tak to Jarczów, tak to Jarczów. I teraz dzienny dom pomocy Tomasza Rudolski. Przypominam, oni są w czołówce. Dziękuję Beacie i schodzi z naszej murawy. Dziękuję za pomoc mistrzynie. Beata i Agnieszka. Zawsze zapominam Agnieszki imienia, nie wiem o co chodzi. I dzienny dom pomocy i diabetycy później. Później Jędrzejówka. Klub seniora LTM, Lubycza i Suszyc. Dzienny dom pomocy, zaczynamy. Pani Rosin zaczyna? Dobra, męża nie widziałem dzisiaj. A, nie rzuca. Szynuje. Dobra. I pani Wiesia? Uważajcie. Uważajcie, mówi. I... Rozpędu, podejście. Nic dwa razy się nie zdarza, jak to mówią Panu Bogu, w okno trafiło. Przysłowiowe Panu Bogu. To była Wiesia Rusin. Ile? 15 metrów, Wiesia. Brawo, brawo, kontuzjowana dzisiaj. Widzieliśmy tam udzielana, miała pierwszej pomocy udzielana w naszej budce. Słuchajcie, a czeka już tutaj w rogu nasz bramkarz. Cieszę się, że będzie mógł przy senioradzie też senior posędziować. Były bramkarz Tomasowi, dobrze? Ale zaraz podejdziemy i porozmawiamy troszeczkę. I kierowca bombowca! Jezu, dobrze, że to boisko duże. Ja tu niedaleko lasu mieszkam i jeszcze bym w dachówkę trafił. Prosto, 25 i słuchajcie, i tutaj chyba najmłodsza z uczestniczenia. Najmłodsza seniorka dzisiaj, też zaprzyjaźniona z różnymi gminami, bo przyjeżdża codziennie i celowała we mnie. Tak chciałam! No celowała we mnie. 14. Dobra, kolejna drużyna to Jędrzejówka, nie Zulchówka, Znarola, tak? Okej, Jędrzejówka, jesteście? Jędrzejówka. Trzy rzuty. Słuchajcie, młodego kierownika mają. Motywuje ich, także pilnuje ich tu. Fajnie, że się zgłosili, naprawdę. Wiem, że już jesteście zmęczeni i przyjazd i to, ale bardzo dobrze sobie radzicie. Są kibice? Są! Okej. Kawa, herbata, przypominam, w Trybunale, a później wszyscy pójdziemy, zrobimy sobie jakąś potańcóweczkę, jak będziecie mieć siły. Nie rzucaj. Mamy tutaj 8 metrów, bo bardzo ładnie. Chyba wyłączę mikrofon, bo już we mnie celujecie. Za dużo gadam, tak? Metrów. Jędrzejówka mierzy się na mnie. Ja wiem, że ja z innego województwa, ale ja zaprzyjaźniony. W Gorajcu mam rodzinę. Okej. Okay. I kierownik. Prosto wale matujankę prawie. Dobra, spoko, oni i tak punkty oddawali, no spokojnie Basia, niech se rzuci kierownik, przyjechał, przywiózł ich, kanapki im zrobił, niech se rzuci chociaż. I dalej rozgrzewa się klub seniora LTM.
Kończyła Jędrzejówka klub seniora LTM, później Lubicza i Sąsiad. I kończymy tą konkurencję. Podam wam wyniki drużyn, mniej więcej, po tej konkurencji. O piłki podaje Ola Matyjanka i Maria Franczuk. Marii Franczuk bukiet można zobaczyć przy wejściu. Idąc dzisiaj do nas z bukietem, kupa ludzi ją zaczepiła, po ile są te kwiatki. 15 metrów rzut, brawo LTM. Kolejna osoba. Pośle. I chyba największy żół. Mąż Basi. 39 metrów, na razie najwięcej, brawo. I ostatnia osoba. Wiesia Wytowicz, na ogół nasz Włóczyki, tak ją nazywamy. Ona wszystkie kilometry, jakby ktoś się w niedzielę, w sobotę nudził, to do tej pani. Ona wie, gdzie łażą, jak łażą i wracają bezpiecznie, co najlepsze. Podróżuje, ma dużo pomysłów i uwaga. I prawie w kierownika. 13 metrów, brawa dla LTM-u. A teraz rozgrzała się Lubycza. Zapraszam. Lubycza, Lubycza, Lubycza. Na razie pierwsze miejsce. Rady udzielone. Chcieli zrezygnować, słuchajcie, z tej liny. Gdyby zrezygnowali, to byliby dużo niżej. Walczymy do końca. Ale 16 metrów. To centymetry przeważą, słuchajcie, kochani. Jesteśmy. Zrobimy sobie wspólne zdjęcie później pamiątkowe. 16 metrów, po raz drugi. Lubycza silna, ale rzuca blisko. Dobra, i teraz najmocniejszy zawodnik i Panu Bogu w okno, prosto do rękali Matyjanki. 28 metrów, brawo, brawo. Dobry rzut. Warto było fizycznie pracować, słuchajcie, jak widać. Dobra, i ostatni Sąsiad, gmina. Gmina Sąsiad, fajnie, żeście przyjechali. Patrzcie, jakie kolorowe koszulki mają. Rozkocze, przepraszam. Źle czytam. Nie, cukierki? Nie rzucały cukierki, minąłem? Boże, jak ja mogłem... Właśnie zauważyłem, że diabetyków nie wyczytałem. Ale będę miał ulica przeklapana. Dobra, będziecie ostatni po gminie Sąsiad, dobrze? Brawo! Brawo! Nieźle za gminę Sąsiad. Piękny młyn, piękny jelonek, piękne gminy. Zabawa, charakter ma przyjazny, więc przypominam. Na następną senioradę udoskonalimy. 13 metrów. I tutaj. Idealnie, kto to rzucił? I siatkarka. Prawie wola. Ale kolega w dżinsach niby taki niepozorny. Rozumiecie. I teraz diabetycy. Diabetycy, zapraszam was. Ile rzucił? 30. Dobrze się rozpędzasz. 38, rekord chyba LTM-u był tutaj, tak? Największy rzut, ale diabetycy nie oddadzą, tak? A skąd ty wiesz? Uwaga. Dobry rzut. 19 metrów, brawo. Basiu. Słuchajcie, rozgrzewamy teraz nogi, bo będą karne.
Basia! Słuchajcie, z przewrotem to było prawie. 22. Ej, każdy metr tutaj się liczy, kochani. Czekamy na piłkę. Czy Karol, ty rzucasz? Białą? Dobra. Karol, masz tu piłkę, leży na tym. Białą. I słuchajcie, zobaczymy, jak radny seniorów tutaj u nas. Ten pan działał w nocy o północy. Pamiętam, na punkcie recepcyjnym na Tomasowi tutaj przylatywał i przywoził glukonometry. I... Przez 16 metrów dziękuję za udział w tej konkurencji.